poprawi, jeżeli to moje odczytanie nie jest takie, jakie tutaj szło. Uporządkowanie tekstów w pięciu grupach, ja omówię, ale nie szczegółowo, tylko wspomnę o tych pięciu grupach, ma spełnić nowe zadanie. I tym zadaniem, jak sądzę, jest, i tytuł na to wskazuje, jest sprawić, by bardziej zrozumiałe stało się przemijanie. Ale chciałabym Państwu powiedzieć, że to nie chodzi o tego, o zrozumiałość taką, która by sprawiła, która sprawia, że coś staje się jasne. A więc po przeczytaniu tych tekstów nie jest tak, że jasnym staje się dla nas to, czym jest przemijanie. Te teksty pozwalają, czy te teksty sprawiają, że przemijalność nabiera wielu znaczeń. Czyli zrozumieć przemijanie to zrozumieć wielość znaczeń tego słowa, przemijanie. I chciałabym, to nie musi być zamysł zgodny z zamysłem autora, ale chciałabym Państwu powiedzieć o takich znaczeniach przemijania, które mnie udało się wyczytać z tej właśnie, z tych tekstów. Bo zrozumieć przemijanie to zrozumieć, to jest jedna z możliwości, zrozumieć naszą własną, osobistą przeszłość. I taką przeszłość, przeszłość filozofa, znajdą Państwo we wprowadzeniu. To jest przeszłość filozoficzna, czy przeszłość intelektualna, której profesor przywołuje te ważne postaci filozoficzne. Takie jest wprowadzenie. Ale też jest inny sens przemijania tu przez kilka tekstów, ukazany w kilku tekstach. Bo zrozumieć przemijanie to zrozumieć też to, co minione tu, co minione w samej filozofii. Czyli zrozumieć przemijalność tradycji tu w tych tekstach, tradycji filozoficznej. I w pierwszej części można znaleźć takie artykuły, w których, tak jak w pierwszym z pierwszej części, w których mówi się o filozofii transcendentalnej, o zamyśle kantowskim i zaraz potem w następnym tekście o konieczności przekroczenia filozofii transcendentalnej w myśli Heideggera. Heidegger, duchowy uczeń nie tylko, ale też Kanta, musi porzucić mistrza, by zbudować własną filozofię. To jest przemijalność pewnych tradycji filozoficznych. Jest też tekst o Schellingu, tytuł O milczeniu filozofa. Ja, by powiedzieć krótko o tym, czytałam ten tekst jako tekst o filozofię, który nie godząc się na to, by przeszłość filozoficzna przeminęła, musi zamilknąć. Tu idzie o porzucenie tradycji filozofii fenomenologicznej. I wreszcie takie przekroczenie tego, co w filozofii działo się wcześniej, jakie spotykamy, następne teksty z tej samej części, jakie spotykamy u Husserla, który to wraz z wcześniejszymi myślicielami, takimi jak Bergson, jak James, wypracowuje nowe rozumienie czasu, a to jest filozoficzne rozumienie czasu. W tym filozoficznym rozumieniu czasu, więc też przemijania, ten czas obiektywny ukazuje się jako czas wtórny wobec czasu świadomości, bo świadomość nasza, również subiektywna świadomość, staje się w tych rozważaniach źródłem czasu, rzeką czasu. Ale zrozumieć przemijanie to nie tylko zrozumieć przemijalność tradycji, ale to także zrozumieć obecność tego, co przeminęło w czasie, powiem teraźniejszym, ale nie wiem, czy słowo jest odpowiednie do tej atmosfery filozoficznej, w której tutaj przebywamy. Tak, ale obecność tego, co przeszłe, tak, filozofii, w tym, co obecnie, co aktualne. Teksty
następnej części mówiące o Heideggerze, ale najpierw o tym, jak wypracowuje się, jak powstaje myśl heideggerowska w dialogu z przeszłością. Tu dokładnie w dialogu z Platonem. I obecność, ta żywość tradycji w myśli teraźniejszej, w myśli, która jest tu i teraz. To dialogowanie z przeszłością pozwala odkrywać poprzez spojrzenie z perspektywy czasu, pozwala odkrywać w przeszłości, teraz odkrywać w przeszłości to, czego sama przeszłość nie była świadoma, to, co nieobecne dla przeszłości. I inny tekst, tytuł Koniec filozofii, to tekst Heideggera w tłumaczeniu profesora, tekst Heideggera o końcu filozofii, o tym, że koniec filozofii jest również, koniec to jest pewien moment, prawda, w przemijaniu, to jest kres tego procesu przemijania, ale ten kres, koniec filozofii, jest początkiem, jest otwarciem na przyszłość. Zrozumieć przemijanie poprzez te teksty, które tutaj spotykamy, to również powracanie do początku, to powracanie do, jesteśmy w kręgu myśli filozoficznych, prawda? Koniec filozofii to jest otwarcie na przyszłość, ale również powrót do początku. I teksty Gadamera i teksty o Gadamerze mówią o takim przemijaniu, które jest stałym wypracowywaniem, kole hermeneutycznym rozumienia. A więc przemijanie, można powiedzieć, jest warunkiem zrozumienia, bo zrozumienie jest możliwe z dystansu czasowego, z pewnego zerwania z przeszłością, ale również jest możliwe wtedy, kiedy zaczyna się zawsze od początku, prawda? Kiedy jest myśleniem, które rozpoczyna się od początku, myśleniem, które, jak też twierdzi Gadamer, ma swój swoisty cel. Tu oczywiście myślenie filozoficzne jest na rzeczy budowanie wciąż od nowa, ale z odnoszeniem się do przeszłości wspólnoty, muszę powiedzieć, komunikacyjnej, ale to słowo bardzo martwo tutaj brzmi. I wreszcie zrozumieć przemijanie, to ostatnia refleksja, jaką by się chciała z Państwem podzielić, to zrozumieć dzieje, zrozumieć historię, zrozumieć taką przeszłość, która nabrała już pewnej niezależności od podmiotów. Zrozumieć przeszłość, zrozumieć ją tak, bo o tym są teksty, by nie nawkładać w dzieje wielkich, jak tu słowa użyję z książki, spiżowych praw historii. Zrozumieć dzieje jako pewną otwartość, prawda? Taką niezrozumiałość, która zawsze wymaga pracy intelektualnej i zrozumienia. Przesadziłam, że to było ostatnie, to przedwcześnie to powiedziałam, bo jeszcze jeden kontekst ujawnił mi się przy czytaniu tych tekstów, a mianowicie zrozumieć przeszłość to także zrozumieć przeszłość własnego kraju. Początek książki to przeszłość intelektualna autora, a koniec książki to dwa teksty, które mówią o przeszłości Polski, o tej przeszłości, którą mamy jeszcze w pamięci, w tej przeszłości nam najbliższej, o przełomie roku 80-89 i o tym, co można, prześwietlając tę przeszłość, powiedzieć o teraźniejszości. Dwa ostatnie teksty o literatach, intelektualistach i polityce oraz polityka i wartości. A więc chciałam Państwu odkryć takie moje rozumienie tych tekstów i te sensy, jakie ujawniły się dla mnie przy powrocie do tych tekstów, które już wcześniej w innym ułożeniu były publikowane. Dziękuję. Zapraszam, proszę, pana głosu.
Bardzo Pani dziękuję i Państwu też bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie. Państwo z pisma Kronos i wydawnictwa byli tacy mili, że zebrali te właśnie moje wczesne prace, głównie wczesne prace i wydali je. Ja właściwie moja główna motyw, mój główny... Zaraz się rozkręcę tam na początku. I się... Właściwie zgodziłem się... Muszę chodzić, muszę, jak Pan chce, to może Pan mieć moje krzesło, bo ja i tak nie będę się... Pan sobie przyniesie. Ja wiem, ale i tak jest Pan. Się zgodziłem właściwie głównie dlatego, że byłem przywiązany do takiego tłumaczenia, które kiedyś zrobiłem Heideggera, esej o Herderlinie, to się nazywa Herderlin, istota poezji, ponieważ miałem dobrego znajomego, który nienawidził Heideggera, już nie żyje. Nie dlatego. Nazywał się Zygmunt Kubiak i zawsze kłócił się ze mną. Jedliśmy obiad w tej samej stołówce i on się dosiadał do mnie i coś mówił okropnego o Heideggerze. Ja mu mówiłem, że skąd on wie, skoro nie zna niemieckiego, w związku z tym to jest takie zawracanie głowy. I on, a ponieważ był naprawdę bardzo wybitnym człowiekiem, wspaniale pisał po polsku i tłumaczył z łaciny i z angielskiego wybitnych autorów. W związku z tym trochę było mi przykro, że nie mogłem go namówić do Heideggera, a potem jak przełożyłem ten tekst o Herderlinie, który się ukazał w piśmie wtedy ważnym Iwaszkiewicza twórczości, powiedział do mnie, że merytorycznie się nie zgadza, ale językowo jest w porządku. To mi się podobało, dlatego że prawda, każdy z nas jest trochę próżny i wtedy myślałem sobie, że na nareszcie, prawda, bo każdy pisze książki, a tłumaczyć to jest trochę trudniej. I potem się okazało, że wydawcy, znaczy spadkobiercy Heideggera nie zgodzili się na powtórne opublikowanie tego przekładu z jakichś absurdalnych powodów, bo oni warunki mają jakieś niesamowite, a Iwaszkiewicz nie przejmował się tym, po prostu opublikowałby żadnych tam praw autorskich w tej twórczości, tylko komunizm, tego nikt oczywiście nie prześladował go za to, więc ukazała się ta książka bez tego tekstu, o którym mi chodziło najbardziej, ale i tak ukazała się, więc jak Państwo sobie przeczytają, to ja o niej nie będę mówił. Natomiast, żeby Państwo przeczytali. Natomiast pomyślałem sobie, że ja podzielę się z Państwem paroma refleksjami na temat przemijania i tego, czy można je zrozumieć, które będą czymś w rodzaju wycieczki do winne tereny. To znaczy, wydaje mi się, że zawsze nawet od dzieciństwa intelektualnego miałem pewien opór w traktowaniu filozofii jako samodzielnej dyscypliny. Wydawało mi się, że często można się dużo więcej nauczyć z jakichś innych książek, a niekoniecznie z książek akademickich filozofów. W żadnym wypadku nie chcę pogardzać akademickimi filozofami, sam jestem, a oczywiście Heidegger, Kant, wszyscy autorzy, o których mówiła Pani przed chwilą, Pani Profesor, to ja z tego, znaczy nie tylko tym żyję, ale i z tego żyję. Natomiast na pewno jest też tak, że inne książki są równie ważne czasami, a może nawet ważniejsze, a szczególnie wtedy, kiedy stajemy przed problemem takim jak czas, czy jak przemijanie, ponieważ głównym paradoksem tego problemu jest to, że on się pojęciowo nie da sformułować. I w połowie XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku chyba najbardziej ambitny projekt filozoficzny, żeby sformułować ten problem, czyli Hegla, fascynujący, pokazał również nie tylko siłę, ale również i słabości tej argumentacji. W związku z tym wydawało mi się, że sam jest sensownie i dobrze, że sięgnąć też do innych tradycji i się w Krakowie niedawno dyskutowałem o tym z poetą Zagajewskim i teologiem Kłoczowskim i w związku z tym pomyślałem sobie, że sztuka z jednej strony i teologia, myśl religijna z drugiej strony mogą być tym miejscem, gdzie można by znaleźć
pomoc, intelektualną pomoc w daniu sobie, rady, w daniu sobie rady z tym problemem. Jak Pan mi powiedział, że ja mam coś powiedzieć, nie tylko brać udział w dyskusji, to sobie napisałem, więc nie, żeby, ja przeczytam to Państwu, to nie jest takie długie. I ja przeczytam również dlatego, że będą cytaty, wiersze, które są piękne moim zdaniem. W związku z tym to lepiej to sformułuję, niż ja bym potrafił. Kiedyś jak pisałem książkę o znaczeniu, o teorii znaczenia Husserla, czyli logicznie skomplikowaną, strasznie się męczyłem nad rozdziałem o ciele, ucieleśnieniu. To jest problem znaczenia, prawda, że znaczenie jest czymś idealnym, a jednocześnie ono się ukrywa na w słowie, który jest znakiem na papierze, prawda. W związku z tym tu duch, a tu ciało, prawda, tu coś idealnego, a tu coś realnego, czyli wcielenie, czy ucieleśnienie, można powiedzieć, jest problemem, który można sformułować jako problemem, co znaczy znaczenie. No więc siedziałem nad tym problemem długo i próbowałem tą książkę, ten rozdział napisać. I wtedy Jacek Woźniakowski przeniósł mi wiersz Leśmiana, w którym na jednej trzeciej strony to było tak fantastycznie powiedziane, że wyrzuciłem ten cały rozdział i się nie ukazał w tej książce. To znaczy, że Leśmian to sformułował lepiej niż Husserl, który po niemiecku mówił prymitywnie, był matematykiem, jakkolwiek to jest bardzo ciekawe logicznie, ale od tego czasu zacząłem coraz częściej szukać wśród poetów, czy w poezji, a potem także w tekstach klasycznych, religijnych, to znaczy chrześcijańskich głównie, bo to, z tą tradycją mam coś do czynienia, czy w sensie lepiej ją znam, żeby znaleźć pomoc w daniu sobie rady z problemem, który mnie interesuje. No zatem, zrozumieć przemijanie. Czy to nie znaczy chcieć czegoś niemożliwego? Zrozumieć, sugeruje pierwszy, spontaniczny, wyuczony przez tradycję odruch intelektualnej wyobraźni, można coś, co nie przemija, coś, co trwa. A co przemija, wymyka się zrozumieniu. Rzeczywiście już spostrzeganie zdaje się to potwierdzać. Widzimy zawsze coś, to czy tamto, górę i dom, ławkę czy ptaka. Widzimy, co jest. Także gdy się zmienia, gdy to coś się zmienia. Liście zmieniają barwę, twarze pokrywają się zmarszczkami. A staje się B. Zmianę można zobaczyć i w ten sposób zrozumieć. Ale zmiana zielonego w żółte, młodego w stare, to nie to samo, co przemijanie. To nie przemiana czegoś, co jest, w nicość. Podobnie, gdy staramy się zrozumieć różnorodność spostrzeganego świata, odnosząc ją do odkrywanych przez teorię praw, także wówczas rozumiemy, co jest. Tyle, że jest, to teraz już nie ławka czy twarz, lecz prawo fizyki czy biologii. Przemijanie, odejście tego, co jest, w nicość, zdaje się być całkowicie niezrozumiałe, absurdalne. Ale może przemijanie jest niezrozumiałe tylko wtedy, gdy próbujemy je zrozumieć właśnie z perspektywy tego, co przemija, z perspektywy tego, co jest. Być może nasze doświadczenie, to doświadczenie, na które powołuje się dowodząc, na które ja się powołuję, dowodząc absurdalności przemijania, być może to nasze doświadczenie jest czymś więcej niż tylko doświadczeniem czegoś. Być może nie da się ono zredukować do żadnej swojej treści. Być może jest głębsze, bogatsze, bardziej różnorodne. I właśnie w tej głębi, w tym bogactwie, w tej różnorodności wychodzi na jaw przemijanie. Absurdalność przemijania bije w oczy, gdy zastanawiam się nad swoim własnym przemijaniem. Widać wówczas, że nie jest to tylko problem teoretyczny. Co to może znaczyć, że mnie już nie ma? Że jest świat, świat, który widzę, jaki jest, świat widziany moimi oczyma, a ja już nie. Wiem naturalnie, że wszyscy naokoło umierają, zawsze tak było, ale moje własne odejście w nicość, moja śmierć, zdaje się mimo wszystko nieodparcie czymś absurdalnym. Stąd od tak dawna próby eliminacji tego absurdu. Śmierć, przekonują nas filozofowie czy teologowie, to bynajmniej nie jest odejście w nicość. To nie pęknięcie, nie rozpad, nie przerwanie mojej tożsamości.
w istocie jestem, coś najważniejszego we mnie, istotna dla mnie część, moje ja, jest nieśmiertelne. Jestem, przekonują, i zawsze będę, nieprzerwanie. Goethe. Muszę to w dwóch językach przeczytać, ponieważ nie znalazłem tłumaczenia polskiego, więc przeczytam po niemiecku i zaraz w filologicznym tłumaczeniu własnym, bo nie potrafiłbym. Und so werdet ihr vernehmen, dass der Mensch mit sich zufrieden gern sein Ich gerettet sehe, so da droben wie hienieden. Und mein liebes Ich bedürfte mancherlei Bequemlichkeiten, Freuden, die ich hier sie schlürfte, wünsche ich euch für ewige Zeiten. Usłyszycie więc wtedy, że człowiek zadowolony z siebie chętnie zobaczyłby swoje ja uratowane, zarówno tam w niebie, jak i tu na ziemi. Moje kochane ja potrzebuje przeróżnych wygód i przyjemności, jakich udało mi się tu zaznać, życzę sobie na wieki wieków. Ale rzeczywistość śmierci nie daje się jednak uparcie wyeliminować z naszego doświadczenia, mimo tych wysiłków teologów czy filozofów, z których śmieje się Goethe. Tu Różewicza zacytuję, tym razem tylko w jednym języku. Życie ma sens tylko dlatego, że musimy umierać. Życie wieczne, życie bez końca, jest byciem bez sensu, światłem bez cienia, echem bez głosu. Czy doświadczenie, o którym pisze tu Różewicz, doświadczenie nieodpartej rzeczywistości śmierci, doświadczenie śmierci jako centrum ludzkiego życia, życia w poszukiwaniu sensu, czy doświadczenie to nie jest jednym z głównych motywów także chrześcijaństwa? Czy to nie właśnie ono, a nie zaprzeczenie śmierci, idea duszy nieśmiertelnej, stanowi o specyfice chrześcijaństwa? Doświadczenie, które dochodzi do głosu, krzyku umierającego Jezusa na krzyżu: Boże, czemuś mnie opuścił? Śmierć w tym doświadczeniu jest absolutnym przerwaniem ciągłości, końcem, destrukcją dotychczasowej tożsamości. Ale to nie wszystko. Ta destrukcja, ów koniec, są jednocześnie, przynajmniej tak sugeruje opowiadanie świętego Mateusza o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, które zacytowałem wyżej, właśnie ta destrukcja, ów koniec, są jednocześnie właśnie jako przerwanie ciągłości, właśnie jako destrukcja dotychczasowej tożsamości, koniecznym warunkiem nowego początku, wejścia w nowe, dotąd niespotykane, w nieznane. Śmierć, ta totalna katastrofa dotychczasowego świata, otwiera nowy świat, nową postać świata, niebo. Nie dostaniemy się do nieba inaczej, pisze John Donne w jednym ze swoich kazań, niż przez śmierć. Jedyna droga. Tak rozumiana, opowieść o ukrzyżowaniu śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa nie obiecuje eliminacji śmierci. Nie sugeruje, że śmierć nie jest tak naprawdę końcem wszystkiego. Że nie jest końcem mnie, jakim się znam. Nie przekonuje, że śmierć to może niezbyt przyjemna, ale krótka choroba, coś w rodzaju grypy, 3 dni po wszystkim. Nie, śmierć to rzeczywisty koniec mnie i mojego świata. Nawet Bóg nie uniknął jej choroby. Ale właśnie ta twarda, zimna, przerażająca rzeczywistość śmierci, rzeczywisty koniec świata, w jakim żyję, jest warunkiem możliwości nowego. Jest obietnicą nowego. Jeśli tak, to śmierć nie da się pojąć logiką odwołującą się do jakiejś tożsamości, na przykład mnie. Jej sens przemijania mnie, nie da się sprowadzić do tego, że coś, a więc ja, się w niej rozpada, kończy, urywa. Nie da się pojąć z punktu widzenia czegoś, co jest, z punktu widzenia mnie, jakim jestem. Doświadczenie śmierci, doświadczenie przemijania to teraz nierozerwalny związek horroru, trwogi i przerażenia, że się coś kończy, że kończy się to, co znam, i obietnicy nowego. To skok w nieznane, nowe stworzenie, w nowy początek. Śmierć tak doświadczana wydobywa na jaw głębię naszego doświadczenia, której nie potrafi ująć żadne pojęcie odnoszące się do jego treści, do treści tego doświadczenia. Śmierć jest śladem czegoś, co nie da się zobaczyć. Nie da się tak, a więc nie da się tak zrozumieć, w ten sposób zrozumieć. Co jednak w decydujący sposób określa, a charakteryzuje nasze doświadczenie. Hölderlin nazywał to coś niebiańskim ogniem. Himmlisches Feuer. Co inaczej niż zwykły ogień, niszczy, ale jednocześnie tworzy. Być może o takim ogniu mówi też wiersz Kazimiery Iłakowiczówny o płomieniu śmierci, którego blasku wychodzi na jaw ów głęboki wymiar naszego doświadczenia, którego nie sięga żadne pojęcie.
który nie da się zrozumieć. To jest ten wiersz. Jest taki błękit, ale ja go nie widzę, nie czuję. Jest taka gwiazda, ale ona w nieznanej orbicie kołuje. I teraz jest taki płomień, ale pali się tylko raz jeden na stypie. Jest takie szczęście, ale jej oddech własny na świata cztery strony rozsypie. Naturalnie można zrozumieć Ewangelii świętego Mateusza inaczej. Także inaczej. Gdzie indziej można widzieć specyfikę chrześcijańską, na przykład interpretując chrześcijaństwo, czy religię w ogóle, jako przedłużenie, dopełnienie rozumu, jako depozytariusza prawdy absolutnej. Teraz nareszcie z filozofa jakiegoś cytat. Nasz przedmiot, pisał o religii w tym znaczeniu Hegel w swoich wykładach o religii, to co prawdziwe, to sama prawda. To region, gdzie rozwiązane są wszystkie zagadki świata, wszystkie sprzeczności odkrywane przez myśl sięgającą pod powierzchnię zjawisk. Region, gdzie znika wszelki ból, to region wiecznej prawdy i wiecznego spokoju. Sama absolutna prawda, koniec cytatu. Prawda, Bóg i prawda absolutna to w tym ujęciu jedno. Religia zapewnia dostęp do takiej prawdy. Tymczasem religia w znaczeniu, w którym ja tu przywołuję, religia, która pomoże zrozumieć w cudzysłowie śmierć, tak sobie z nią radę, zrozumieć przemijanie, nie negując jego rzeczywistości, to radykalna opozycja do wiedzy absolutnej. Tak rozumiana religia zakłada porażkę rozumu, próżność wysiłku zrozumienia, co się z nami dzieje, niemożliwość osiągnięcia absolutnej wiedzy obiektywnej, a więc zamiany doświadczonego przez nas świata w przedmiot wiedzy. Z punktu widzenia tego wysiłku, z perspektywy rozumu, prawdy obiektywnej, prawdy o jakimś przedmiocie, religia musi być więc skandalem, obrazą, absurdem. Tego się nie da usunąć. Religia, a próba znalezienia obiektywnej prawdy o świecie naszego doświadczenia nie może mieć żadnego wspólnego mianownika między jednym a drugim. Prawda? Żadnego pośrednictwa, żadnej łączącej obie strony klamry. Dla chrześcijanina, to pisze W.H. Auden, dla chrześcijanina ostatecznym doświadczeniem po tej stronie zmartwychwstania jest absolutna porażka i śmierć. Stąd religia w tym znaczeniu odwołuje się do kryjącej się w nas zdolności do konfrontacji z rzeczywistością śmierci. Zdolności do potraktowania śmierci jako szansy na nowy początek wśród nieszczęścia, jakie z konieczności przynosi. Prawda? Nie negacja tego nieszczęścia, tylko danie sobie z nim rady. Czyli ukryta głęboko w nas zdolność do potraktowania śmierci jako szansy na nowy początek wśród nieszczęścia, jakie z konieczności przynosi. Do naszej zdolności do znalezienia sensu w klęsce, w rozpaczy i w bezsensie. Tę zdolność można nazwać nadzieją. Religia jest wówczas depozytariuszką nadziei. O tyle, o ile uczy nadziei, o ile uczy spodziewać się przyszłości nawet tam, gdzie wydaje się, że jej nie ma, czyli w śmierci. O ile wbrew absolutnym roszczeniom rozumu odkrywa przyszłość nieznaną, niemożliwą do poznania, jednak rzeczywistą, jako niezbywalny wymiar doświadczonego przez nas świata. O ile pokazuje ów świat w perspektywie przyszłości, perspektywie, w której rozum z konieczności zawodzi. O tyle, myślę, religia pomaga w cudzysłowie zrozumieć przemijanie. Nie tylko zresztą o tyle. Także o tyle, o ile opowiada nam historię, takie choćby jak Ewangelia świętego Mateusza. Historie, których nie potrafi wyczerpać żadna pojęciowa interpretacja. Bo to one kształtują nasze pojęcia, a nie odwrotnie. Owszem, wplecione są te historie w zwykłe historie, które się rzeczywiście zdarzyły. Tak jak rzeczywiście w obiektywnie weryfikowanym sensie zdarzyła się bitwa pod Grunwaldem. Ale przecież nigdy nie są z nimi identyczne. Sprowadzone do nich, do tych obiektywnie prawdziwych historii, tracą swoją siłę. Co zostanie z historii śmierci i zmartwychwstania Jezusa, syna Józefa i Marii, gdy poddamy ją kryterium obiektywnej prawdy historycznej, gdy potraktujemy ją jako relację o faktach, o dawno minionej teraźniejszości. Nie. Ta historia śmierci i zmartwychwstania nie da się zredukować do faktów, do czegoś, co się kiedyś zdarzyło, do czegoś, co było kiedyś. O czym kiedyś można było powiedzieć, że właśnie teraz jest. Ta historia poprzedzała każdą teraźniejszość, wszystko, co się zdarzyło, kiedykolwiek. To przeszłość, która nigdy nie była teraźniejszością. To przeszłość, której nie było. Także w tym sensie zatem religia, o tyle, o ile historie, które opowiada, o ile jej mity odsyłają do przeszłości, co nie da się sprowadzić do żadnego teraz,
a więc do przeszłości jako nieusuwalnego wymiaru doświadczonego przez nas świata. Także w tym sensie religia może zrozumieć w cudzysłowie przemijanie. Tak jak sztuka. Cytuję Gadamera. W odniesieniu do perspektywy absolutnego pojęcia sztuka jest czymś, co było. Bowiem sztuka zawsze poprzedza pojęcie i zawsze będzie je poprzedzać. Sztuka, tak jak religia, demonstruje, tak rozumiem Gadamera, że pojęcie jest zawsze spóźnione, że nie potrafi ująć całej doświadczanej rzeczywistości, że nie potrafi postawić jej całej przed oczyma ciała czy duszy, nie potrafi zamienić jej w całkowitą obecność, że pojęcie nigdy nie stanie się, nie może się stać pojęciem absolutnym, bo żywi się i zawsze będzie się żywić z tego, co je poprzedza, czego więc już nie ma, z tego, co choć nieobecne, jest mniej rzeczywiste i określa, kim jesteśmy. Istotna przeszłość człowieka, cytuję platońskiego Sokratesa Przybylski, sięga przestrzeni, która jest poza niebokręgiem, a więc za grzbietem nieba. Za grzbietem nieba, za widnokręgiem, a więc zawsze niewidzialna, bez względu na to, w którym miejscu się znajdujemy. Zawsze nieobecna. Przeszłość, której nie było. Być może właśnie coś podobnego. To niebo poza widnokręgiem. Miała na myśli Iłokowiczówna w wierszu, który wyżej cytowałem. Jest taki błękit, pisała, ale ja go nie widzę, nie czuję. Sztuka jak religia wskazuje też na innego rodzaju nieobecność. Pokazuje świat zwrócony ku przyszłości, ku temu, czego jeszcze nie ma. Z jej perspektywy świat doświadczony jest jako nowy, nowonarodzony, młody. Jeszcze jeden poeta, też Amerykanin, Robert Frost. Poezja odnawia słowa, ciągle na nowo. Poezja pozwala nam żyć bez zmęczenia, na zawsze. Dzięki poezji świat nigdy nie jest stary. Jest tak jak i w religii, prawda? Z jednej strony przyszłość jako nieredukowany wymiar rzeczywistości i przeszłość, ta, której nigdy nie było, więc zawsze przed każdą teraźniejszością już obecna. I w sztuce, i w religii to samo. Gdy zastanawiam się nad tym wszystkim, przychodzą mi na myśl piękne i proste słowa wiersza Pawła Herca o starości. Takie słowa. Z każdym rokiem mniej mi trzeba. Ucho coraz mądrzej słyszy. Oko widzi więcej nieba. Usta zastygają w ciszy. To wiersz o powolnym odchodzeniu, o zbliżającym się końcu przeżywanego przez narratora świata. Stąd jego smutek. Wiążące z życiem potrzeby zanikają. Także zmysły oddalają się od życia zwolna. Ucho słyszy coraz bardziej wybiórczo, on pisze mądrzej. Oko zwraca się coraz częściej ku górze, więcej nieba, a więc widzi coraz mniej z tego, co się dzieje wokół, tu na dole. Usta milkną, mówią coraz rzadziej, on pisze, zastygają w ciszy. Porozumienie z innymi przestaje być ważne. Sprawy, interesy, co z nimi wiążą, co wiążą nas z życiem, tracą wagę. A jednak to nie tylko odchodzenie, koniec, strata, nie tylko smutek. To także zbliżanie się do czegoś innego, nowego, możliwe. To jest możliwe więcej, nie tylko mniej. Powolne odrywanie się od rzeczy i spraw, jakie dotąd wiązały, odkrywa przed narratorem coś, co dotąd te rzeczy i te sprawy zakrywały właśnie. Więcej nieba. Rozprzestrzeniająca się coraz bardziej między słowami cisza robi miejsce dla nowej, nieznanej rzeczywistości. Dla nieznanego dotąd sensu rzeczywistości. Rzeczywistości, której słowa, jakie znamy, nie potrafią wypowiedzieć. Świat, jakiego doświadczamy, mówi wiersz Herca, przetkany jest ciszą między słowami, przerośnięty niebem, którego nie widać z zakrzątaniny życia. Stąd jego sens tworzy nie tylko to, co jest, ale i to, czego nie ma. Jest odniesiony do tego, co może przyjść, do nieznanej przyszłości. Dlatego nie jest, a przemija. Metafora nieba, a wraz z nią nienazwana, choć przecież domniemana opozycja ziemia, niebo, ziemia, sugeruje religijną interpretację tej nieznanej przyszłości, zmartwychwstania. Starzenie się, zbliżanie się do śmierci, przemijanie znanego mi świata, o którym mówi wiersz Herca, jest wówczas jednocześnie zbliżaniem się do nowego, do nieznanego, do z perspektywy życia, jakie żyjemy, obcego, do zmartwychwstania. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwa, wysłuchaliśmy wykładu i wstępu do dyskusji. Zapraszam Państwa teraz do
i pytań, i do stawienia problemów, wyzwań panu profesorowi. Bardzo proszę. Pani Sabino, pani profesor, ma pani prawo do pierwszego pytania. Czy... To trudne zadanie, bo jak można stawiać poezji pytania? No, ja chciałem trochę, nie tyle, że ja poeta, więc tylko tam inni. Nie, ochłonąć nie potrzebuję, tylko że to nie ja poeta, tylko ci inni panowie i panie poeci. Tylko myślałem, że oni coś może nauczą. Także i filozoficzną refleksję. Bardzo proszę. Sabina, mogę? Tak. Bardzo proszę pytanie. Byłem 4 lata temu. I rzeczywiście ten upływ czasu może coś na temat przemijania nam powiedzieć. Prawda? Jest to niezrozumiałe, że to było tak dawno, a wydaje się, że tak niedawno. Ale nawiązując tutaj do filozofii niczego, bo przeglądałem teraz tę książkę pana profesora, która zawiera wybór dużych tekstów technicznych. I ze zdziwieniem zauważyłem, że nie ma tam żadnego tekstu związanego z filozofią Nietzschego. A wydawałoby się, że Nietzsche jest filozofem właśnie przemijanym. Chociaż jest filozofem bardzo trudno wyrażalnym logicznie, prawda? O czym świadczył chociażby tytuł książki pana profesora Płomień Jedności, wskazujący na połączenie zmienności i stałości. Ale korzystając z okazji, chciałbym właśnie zadać pytanie, dlaczego tutaj niczego nie spotykamy po tak wspaniałej książce o tym filozofie. A korzystając z okazji, chciałbym się zapytać o filozofię niczego w związku z jego koncepcją wiecznego powrotu. Bo Nietzsche jako filozof przemijania wydaje się, że jest tym myślicielem, który rozbija absolutnie. Natomiast koncepcja wiecznego powrotu wydaje się jakby odrzucać historyczność w tym znaczeniu historyczności, jak można ją rozumieć, co przez ciągłą zmienność, prawda? Nic w historii nic się nie powtarza. A koncepcja wiecznego powrotu jakby była w tym sensie ahistoryczna i starała się właśnie jakby ten ukryty gdzieś absolut zmienności, ale jednak zachować. Chciałbym się zapytać, co pan profesor sądzi o tym. Proszę pana. Co do pierwszego pytania, ja sobie pomyślałem, miałem szczęście, że jako student już i zaraz potem natrafiłem na różnych wybitnych filozofów, których się mogłem nauczyć, jak stawiać pierwsze kroki, i poradzili mi, to znaczy chyba to był Patoczka. To właściwie bardzo szybko mnie przekonało, że im dalej w przeszłość, tym trudniej zrozumieć. Prawda? Więc zacząłem od filozofów, żeby zrozumieć tych, co żyli, czyli Heidegger. Jest łatwiejszy niż Platon, dlatego że ten język jest łatwiejszy, jest zaraz za rogiem, prawda, niż Platon. Te pojęcia są łatwiejsze, dlatego że odnoszą się do świata, który jest mniej więcej ten sam, jak nasz, czy też wtedy mój. W związku z tym zacząłem od tego 20 wtedy wieku, to był 20 wiek, i szedłem powoli do tyłu. Oczywiście czytałem niczego jako student, ale pewnie nie rozumiałem wiele. Zresztą czytałem go na początku po polsku. To jest troszeczkę co innego. Zresztą Patoczka wtedy poradził mi, bo ja pisałem pracę doktorską z Heideggera i pan Borej wspomniał, że profesor Legowicz był taki miły, że firmował doktora, bo się na tym nie znał, specjalistą świętego Bonaventury, ale coś umiał w stosunku do tych innych kolegów i koleżanek, którzy wtedy po 68 roku dostali się na Wydział Filozofii jako profesorowie. To był wyjątek i nic nie umieli. On umiał coś, w związku z tym miał jakiś szacunek do tego, do wiedzy. W związku z tym już w czasie kolokwium powiedział publicznie przy wszystkich, że on się na tym nie zna, ale że Patoczka, prawda, on się zajmował. No i Patoczka, ja powiedziałem Patoczce, że chciałbym dodać jako apendiks do swojej pracy doktorskiej
coś przełożyć, coś poważnego Heideggera, bo właśnie zawsze mi ta anegdota z Russella przekonywała, który opowiada w swojej autobiografii, że ciotka go spytała, kto to jest Turgeniew. Russell jej tłumaczy, to rosyjski pisarz, się sztuki pisze. Wtedy ona przerwała, mówisz, nie opowiadaj mi, że pisze książki, wszyscy piszą książki. Powiedz mi, z kim on jest spokrewniony. I wtedy pomyślałem, że pisanie książek nie jest takie ważne i że wtedy oczywiście tłumaczenie. Spodziewałem, że przełożę za jedną cajt. No, smakacz nie wiedział, co mówi. I wtedy ten Patoszka powiedział mi, nie, niech pan przełoży niczego, to znaczy te wykłady o niczym Heideggera. To przełożyć ich nie przełożyłem, bo strasznie długie, 1200 stron, ale przeczytałem i od tego czasu zacząłem się tym interesować naprawdę poważnie. I pan ma rację, to jest filozof czasu, ale to jest ten wspaniała opozycja do Hegla, prawda, jeśli mówiąc w historii, w tych kategoriach historii, filozofii. Tylko że pojęcie wiecznego powrotu tego samego interpretował inaczej niż pan. Znaczy, że w tej książce o niczym starałem się przedstawić taką interpretację tego pojęcia wiecznego powrotu tego samego, które nie jest zaprzeczeniem czasu, a wręcz przeciwnie, jest próbą odpowiedzi na to, dlaczego czas się toczy, dlaczego coś przemija. Czyli to jest to pojęcie, udaną czy nie, próbą, pojęcie niczego wiecznym powrotem tego samego, jest udaną czy nie, próbą odpowiedzi o zrozumienie przemijania. Nie negacja, prawda? Nie negacja przemijania, tylko właśnie odpowiedź na temat jego nerwu. Ale jeśli pan pozwoli, nie będę teraz tego wyjaśniał, dobrze, dlatego żebyśmy to zajęło nam resztę czasu. Ale to jest w tej książce tam jakoś napisane. Tak, bardzo proszę, następne pytanie. Jeśli państwo pozwolą, to ja zapytam o taką trochę techniczną sprawę. Mianowicie, frapuje mnie to, wiadomo, znaczy wielu filozofów sięgało do poezji. Czy pan ma jakiś klucz, jak korzystać z poezji? Sprawa relacji między poezją a filozofią jest sprawą bardzo dyskusyjną, bardzo często atakowaną przez pewne grupy filozofów. Natomiast widzę, że pan również sięga po to źródło. Jaki znaleźć klucz do tego, po który wiersz sięgnąć, po którego autora? Czy pan ma jakiś przepis, czy mógłby pan coś ujawnić? Ja czytam wiersze, książki różne niesie, ale oczywiście przypominam pan, aż może nie powinienem tego opowiadać w takiej dużej ilości osób, ale jeszcze pan nagrywa. A skasuje. Ale wie pan, pracujemy w tym samym zawodzie i po pewnym czasie nabiera się pewnego sceptycyzmu do zawodowstwa, prawda? Znaczy, krótko mówiąc, z tego, że jesteśmy zawodowcy, to jest bardzo potrzebne. Ja zdecydowanie to uważam, że nie jestem przeciwko filozofii jako dyscyplinie, wręcz przeciwnie. Uważam, że rzemiosła się trzeba nauczyć, prawda? I dopiero wtedy można być, jednemu Pan Bóg dał, a drugi nie dał, talent, czy tam coś jeszcze. I w związku z tym to rzemiosło może wykorzystać do tego, żeby być artystą, bądź też, żeby dalej tam sobie dłubać i zakładać zamki. Więc nie jestem przeciwko temu. Natomiast jeśli pan weźmie teksty tak zwane filozoficzne, których uczymy na różnych seminariach, to one, jakby pan zastosował do nich tylko kategorie akademickiej dyscypliny filozofii, to strasznie mało by zostało, prawda? Bo to właściwie się zaczęło w XIX wieku. Razem z reformą niemieckich uniwersytetów, prawda, że na początku XIX wieku, że ci filozofowie stali się kimś innym niż teologowie, poeci, historycy, politycy i tak dalej, prawda? Montaigne, Pascal, w jakimś sensie, wiesz, nie wykładali żadnej filozofii. Plato, czy Platon był gorszym poetą, czy lepszym, prawda? To są, jak on pisał po grecku, oczywiście
Czyli granica między poezją i filozofią, podobnie zresztą jak między filozofią a innymi dziedzinami ludzkiej wiedzy, nie jest ostra. Filozofia jest czymś w rodzaju pasożyta, który żyje z... Czerpiąc soki z życia, które jest, to życie dochodzi do głosu w różny sposób, prawda? W różny sposób i także w sztuce. Zresztą większość tych filozofów, których lubię, być może dlatego się do tych wierszy się teraz akurat odniosłem, chociażby tak jak Nietzsche, czy chociażby tak jak Gadamer, uważa, że sztuka jest czymś w rodzaju okna w ludzką duszę. To znaczy, że w artyście, czy też w sztuce, w człowieku, który tworzy sztukę, dochodzi do głosu jaśniej niż gdzie indziej kondycja ludzka. I w związku z tym warto jest... Artysta to nie jest indywiduum, ktoś, kto należy do Związku Literatów, czy jakiegoś innego związku, tylko artysta to jest narrator poezji, czy podmiot, który tworzy dzieło sztuki, prawda? Z niego się tego konstruuje. Czyli granica między jednym a drugim jest płynna. Jak czytam poetów czy filozofów, to właściwie mi wszystko jedno, prawda? Kto jest, gdzie należy, prawda? Tylko patrzę, gdzie znajdę jakiś, ktoś, co potwierdza moje, czy też przeczy temu, co sobie myślę. Czy to jest okej? Myślę, że tak. Myślę, że rozumiemy, że każdy dotyka w swoim języku rzeczywistości. Bardzo proszę, pytanie. Przepraszam, tutaj na trochę siedzę na zewnątrz. Tutaj myślę, że ten pana, odczyt pana profesora, to znaczy, on istotnie jest niesłychanie wielowarstwowy. I tutaj nasunęło mi się, jako jedno z narzędzi hermeneutycznych, po prostu nasunęły mi się rozważania Stanisława Ignacego Witkiewicza na temat relacji między filozofią a sztuką. Myślę, że to znaczy i tym, co on określał jako tajemnicę istnienia. Ponieważ tutaj myślę, że z rozważań pana profesora wyłania się wizja filozofii jako próby dotarcia przy pomocy języka odznaczającego się pewną swoistą, no niekoniecznie dla wszystkich filozofii takim samym wzorcem, ale jednak każda ma swój, przy pomocy pojęć właśnie, a więc jakiejś precyzji językowej, do granicy, to znaczy, które już poprzez już narzędziami tej precyzji nie można po prostu już opanować. Więc myślę, że tutaj ta myśl właśnie Stanisława Ignacego Witkiewicza niesłychanie tutaj współgra i właśnie w tym typie przeciwstawienia z jednej strony religii i sztuki właśnie myśleniu filozoficznemu, myśleniu pojęciowemu. Sprawa druga, to znaczy niesłychanie interesujące jest, jak dalece funkcjonowanie społeczne filozofa, to znaczy właśnie to, jak on jest przyjmowany, czy on w ogóle jest przez kogoś przyjmowany, rozumiany, czy ma taką szansę, wpływa tutaj właśnie na jakby jego wizję jego życia jako życia, owszem, które musi przejść od tej właśnie świata doświadczenia do człowieka żyjącego pełnią życia i myślącego pojęciowo, do tej niewyrażalnej granicy. Tutaj na przykład, czy tak samo wygląda spełnienie Platona, którego obecność, jakby my wiemy, co powiedział Platon, my wiemy z nawiązań tych wyrażonych i niewyrażonych, możemy ustalić, co pochodzi od Platona po tylu latach. Dlaczego? Bo on sam miał szansę mówienia własnym głosem. A na przykład, czy tak samo może wyglądać, czy miało według starożytnych wyglądać, miała wyglądać, jak to gdzieś obecność Demokryta, którego skazywano na szczęście w sposób nieskuteczny, na zupełne zapomnienie. Jak dalece właśnie to funkcjonowanie społeczne, jakby to powiedzieć, ten odbiór przez innych, szansa wyrażenia tego wobec innych. Jak dalece ma ona wpływ na właśnie to możliwość tego spełnienia życia przez filozofa właśnie. Dziękuję. Pani dziękuję za pytania, bo
Ja o Witkacy ja prawie nic nie wiem. I w związku z tym trudno mi jest odpowiedzieć na to, zareagować na to w sposób odnoszący się do tego autora. Był kolega, miałem kolegę, który się nazywał Michalski, był wyżej ode mnie na studiach i on się zajmował Witkacem. W związku z tym już dla mnie nic nie zostało. Ale być może ich, i ja nie mówię, że nie. Myślę, że tak, że to znaczy od jego tych początkowych, to znaczy od tego jego dzieła początkowego, gdzie on wykłada właśnie teorię czystej formy, wychodząc od sztuki tam przez filozofię, do tego jego dzieła podstawowego, pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia, właściwie koncepcja relacji między filozofią, znaczy w ogóle tajemnicą istnienia, można powiedzieć przeżyciem tajemnicy istnienia, a właśnie filozofią jest bardzo, bardzo podobna. Tak jak właśnie w Gorczycie Pana. To świetnie, tak. Ja bym przy okazji bym wziął to, co Pani powiedziała, jako okazję do powiedzenia, do podkreślenia pewnego punktu, który mi się wydaje istotny. Po pierwsze, że właściwie w dwóch etapach, czyż w dwóch podpunktach. Pierwszy jest taki, że pojęcie precyzji jest relatywne, prawda? To zależy od tego, jak się ją mierzy. I się jest absurdalne, wbrew zdrowemu rozsądkowi, już nie mówiąc o innych rzeczach, absurdyzowanie jakiegoś pojęcia precyzji. Ale faktem jest, że jeśli się dopuści różnorodność tego pojęcia, to wówczas to pojęcie jest bardzo ważne. Prawda? I że w związku z tym ono jest istotne dla tego, co robimy i jest istotne dla tego, żeby dla dyscypliny zwanej filozofią, podobnie jak dyscypliny zwanej poezją. Powiedziałbym ja studentom, czy w Ameryce, czy w Warszawie, mówię czasem, że na początku, jak oni dopiero zaczynają studia, że filozofia, że zajęcia z filozofii, nauczanie filozofii, to jest nauczanie czytania wolno, ponieważ te prawdziwie interesujące teksty filozoficzne są tak precyzyjne, że trzeba je czytać jak matematykę albo jak poezję, prawda? To znaczy, ale są bardzo precyzyjne, tylko w innym sensie. Jeśli mówię, tak nawet w tym, co przeczytałem Państwu, jeśli mówię o nienazwanym nowym, o tej czasowości, która, czy też o przemijaniu w podwójnym sensie, które jest niezbywalnym, nieredukowalnym wymiarem ludzkiego doświadczenia, to nie mam na myśli opozycji. Z jednej strony pojęcie, jasność, z drugiej strony to, co niepojęte i ciemność. Ja sobie myślę, że ta ciemność i to, co niepojęte, nie da się inaczej, do tego nie ma innego dojścia, jak tylko za pomocą tych jasnych pojęć. To znaczy, że ciemność to jest coś, co jest między pojęciami, które są jasne. Czyli krótko mówiąc, nie chodzi o dwa niezależne od siebie kanały, drogi do rzeczywistości, prawda? Jedni są, robią w pojęciu, a drudzy w tajemnicy. Nie, tajemnica to nie nazwane. Przyszłość to jest coś, co się wymyka pojęciom, ale do tego trzeba wiedzieć, jak się nimi manipuluje, prawda? To znaczy, że pojęcia są niezbywalnymi, pojęcia obiektywne odnoszące się do treści tego, co przeżywamy, one są niezbywalnymi narzędziami naszego rozumienia świata, prawda? Tylko co więcej, ta próba zrozumienia świata w sensie pojęciowym, a więc próba zamienienia pojęcia w absolutne pojęcie, jest, że tak powiem, nie da się uniknąć, ponieważ ona jest wpisana w sens pojęciowej wiedzy. Stąd to każda teoria zaczyna się od, wszystko jedno, czy naukowa, czy filozoficzna, zaczyna się od tego, jakichś założeń, które trzeba przyjąć, żeby wyeliminować rzeczy, które nie wchodzą do teorii, prawda? Trzeba jednak jakoś zawęzić ten obraz doświadczenia, żeby
żeby teoria miała w ogóle jakikolwiek sens, ale oczywiście każda teoria rozpycha, stara się, i Hegel to pokazał fantastycznie, jest agresywna, imperialistyczna, to znaczy stara się również z czasem zrozumieć swoje własne założenie. To się nigdy się nie da zrobić, prawda? Nigdy się nie da zrobić, ale, czyli mówię, wiedza z konieczności, w tym sensie, że to stanowi element jej znaczenia, tego, co to znaczy wiedza, jest próbą zrozumienia wszystkiego, prawda? Próbą wiedzy absolutnej. Hegel jest bardzo przekonywujący pod tym względem. Tylko tyle, że ta próba jest z góry skazana na niepowodzenie, ale nie można jej nie podejmować. A to niepowodzenie polega na tym, że nasze doświadczenie jest głębsze i bogatsze, to znaczy, że ona nie jest doświadczeniem tego, co jest, tylko to, co jest, jest tylko pewną aproksymacją, bo rzeczywistość przemija, a nie jest, prawda? Staje się, jak mówił Nietzsche, pan do niego się odwoływał, a nie jest, prawda? Okej. Okay. Bardzo proszę. Teraz oponyłam, mogę zadać pytanie. Dobrze, to może pani profesor ma pierwsze miejsce, pan drugie. Chciałam zapytać, czy myśli pan profesor, że poezję można też odkrywać w myśleniu naukowym? A ja tu nie mam na... A w sensie w fizyce? Tak. W fizyce i matematyce. I czy nie jest tak, że filozofia zapatrzona w poezję, a unikająca tego, co można odnaleźć w naukach, w matematyce i w fizyce teoretycznej, tę poezję w naukach widzą ci, którzy ją uprawiają. To nie przypadek, tak? że fizycy przekształcają się w filozofów. To nie przypadek też, że matematycy doznają pewnych olśnień, których twórczych olśnień, czyli takich olśnień, które opisują jako odkrywanie jakichś niesamowitych nowych przestrzeni świata, nowych opisów świata. Czy to nie jest strata dla filozofii, to jej odejście, tak, od poszukiwania jakichś inspiracji, czy nawiązywania dialogu z nauką? Na pewno pani ma pani rację. Historycznie rzecz biorąc, prawda? To już wspomniałem w tej poprzedniej reakcji. To jest nowe zjawisko. No jednak Pascal, o którym tu wspomniałem, był matematykiem bardzo wybitnym. Kartezjusz był matematykiem, fizykiem. A jednocześnie Pascal to jest poezja w sensie ścisłym najwyższego lotu. To znaczy, że i filozof, i teolog, tylko wtedy XVII wiek, bardzo trudno powiedzieć, że to się jakoś różniło jedno od drugiego. To znaczy, że to była próba, Kartezjusz nawet sformułował to expressis verbis, to była próba wiedzy uniwersalnej. Prawda? Oczywiście to się zrobiło dużo bardziej trudne i szalenie trudno jest dzisiaj, jakkolwiek teoretycznie by trzeba było coś zrozumieć z nauki, w sensie w związku ze specjalizacją czysto empirycznie jest bardzo trudno, prawda? Ja dużo czasu spędziłem z matematykami i fizykami, bo jak studiowałem, wyrzucili profesorów z mojego uniwersytetu, w związku z tym ci, jak wspomniałem wcześniej, panowie i panie, którzy zostali, nic nie umieli, to ja poszedłem na matematykę, żeby się czegoś nauczyć. I tam byli naprawdę bardzo wybitni ludzie, którym i nie mogłem powiedzieć, że jak oni czegoś nie rozumieją z Heideggera, to są matoły, ponieważ nie byli matoli. Matołami. Matoli. Nieźle. Neologia malutki. Tego. Więc ale oczywiście po pierwsze zauważyłem, to było ciekawe, chodziłem na takie seminarium interdyscyplinarne do profesora Morena, gdzie przychodzili profesorowie, mnie kolega, który wyjechał jako Żyd, przyjaciel mi wprowadził mnie i ja tam sobie też mogłem siedzieć i zauważyłem po pierwsze, że oni, ci fizycy i matematycy wybitni, oni nie lubią filozofów nauki.
bo ci filozofowie nauki mówią im, co oni robią, a w rzeczywistości oczywiście przeważnie to są tacy byli, to jest niesprawiedliwe i to na pewno są jakieś inne osoby, które to robią bardzo dobrze, ale wtedy mówiło się, że to najlepsi fizycy wśród filozofów i vice versa, prawda? W związku z tym oni się interesowali Heideggerem. To było dla mnie fascynujące i prawdopodobnie nauczyłem się dzięki ich oporowi, ich pytaniom na temat Heideggera, bo kazali mi to referować i wtedy pisałem ten doktorat. Nauczyłem się więcej niż od kogokolwiek bądź innego, ale niemniej jednak i wtedy związałem się z takim, to znaczy... No, w sensie poznałem i zacząłem z nim współpracować takim fizykiem, filozofem Karlem Friedrichem von Weizsäckerem i się jego brat został później prezydentem Niemiec, a on był trochę starszy i był bardzo wybitnym fizykiem już jako młody człowiek, a potem filozofem też i próbował też interdyscyplinarnej mieliśmy razem, to znaczy on słońce, ja tylko tam gdzieś w cieniu sobie siedziałem w Heidelbergu, taką grupę na temat logiki i czasu, gdzieśmy robili różne teorie matematyczne czy fizyczne, w których czasy, które starały się zrozumieć, znaczy pojęciowo uchwycić nieciągłość czasu. Taka była teoria katastrof René Thoma na przykład wtedy, prawda, który genialnego zupełnie matematyka i wybitnego zresztą myśliciela. Ale to, z mojego punktu widzenia to oczywiście były próby, ja tam nic nie rozumiałem. To znaczy nawet jak mi się wydawało, że coś rozumiem, to prawdopodobnie nie było dobrze. Dlatego, że to jest życie, prawda? To znaczy, to trzeba życia, żeby naprawdę, a nie tylko po łebkach. W związku z tym to się zrobiło praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. Tak, niemożliwe. Ale są ludzie wybitni, chociażby ten Weizsäcker, który potrafi jedno i drugie. Potrafi, już nie żyje. Jak miał wuja też, który też potrafił. Nazywał się Wiktor von Weizsäcker, też potrafił. Jest parę takich osób, ale zasadniczo to się nie da. W XVII wieku się dało. W związku z tym... Jak pani mówi, że olśnienie to pani, u tych matematyków, to pani używa słowa poezja w innym sensie, prawda? Dlatego, że pani używa wtedy słowa, że to ma estetyczne, że to jakąś estetyczność. Matematyka, tak, prawda? To często się pojawia. Ale to nie ma znaczenia, to znaczy może mieć znaczenie w procesie dochodzenia do twierdzeń matematycznych, ale nie dla twierdzeń matematycznych, prawda? W związku z tym, że to ma estetyczne jakieś znaczenie. No, więc krótko mówiąc, na pewno filozof, który czyta tylko filozoficzne książki, to jest ignorant. W związku z tym, to co do tego się zgadzam. Bardzo proszę, to pan się zgłaszał. Pan się zgłaszał. Bardzo proszę. Głośniej troszkę, proszę tylko głośniej. Tak, ja jestem starszy pan. Jurzewicz tutaj zaznacza rzecz, którą w zasadzie zaznaczam pierwszy, że śmierć nadaje życiu. I przy tym pojawia się refleksja ta religijna, która daje nam nadzieję. Ale pojawia się też również myśl scjentystyczna, która daje nam również jakąś nadzieję, tylko życie traktuje jako granicę, którą da się przesunąć, ewentualnie w ogóle zmienić. Więc tutaj jeżeli zwrócić uwagę na to podsumowanie, które Różewicz mówi, że życie wieczne nie ma sensu, tutaj życie wieczne można by postawić w dwóch znaczeniach, przesuwające granice życia, albo ją wnoszącą, albo tą nadzieję religijną, która mówi o tym, że być może, że moja tożsamość wyjdzie poza tą granicę. I w tej refleksji Różewicza, czy pan profesor mógłby ją właśnie tutaj w tym znaczeniu ewentualnie dotrzeć, to znaczy czy życie wieczne ma sens? Tak, tak. Bardzo dziękuję za pytanie, bo to sam pan trafił nerw tego, o co mi chodzi. Zresztą Różewicz to mi się strasznie podoba. Ja to wyrzuciłem, bo ale jest taki powiesz, w absolucie słowem wierci o poecie, w absolucie słowem wierci, aż dowierci się do śmierci. Prawda, że wtedy widać opozycję, prawda? Rzeczywistość śmierci z jednej strony i z drugiej strony absolut, czyli absolutne pojęcie. I że poeta, filozof typu Hegel, prawda? Poeta
słowo, ono rozwala tą samą możliwość pojęcia absolutnego, prawda? Ale teraz wracam do Pana pytania i do pojęcia nadziei. Otóż jak zastanawiałem się nad tym pojęciem, nad tym, co to jest, to znalazło lepszy czy gorszy wyraz w tych tu sformułowaniach, to miałem następującą intencję. Znaczy, że naturalnie ja nie jestem księdzem i ja niczego, znaczy tu nie każę, nie namawiam Państwa, żeby Państwo coś zrobili, bądź nie zrobili. Natomiast wydawało mi się, że z punktu widzenia przedsięwzięcia intelektualnego, o którym tutaj mówię, mianowicie zrozumienia w cudzysłowie, czy dania sobie rady w jakimś sensie z tym problemem przemijania, prawda? I w związku z tym śmierci jako ten problem przemijania skoncentrowany, prawda? I że widać naprawdę, że to jest problem, no bo jednak trudno powiedzieć, że nie. Otóż, że z punktu widzenia tego problemu teksty, niektóre teksty, klasyczne teksty chrześcijańskie, chociażby ta Ewangelia świętego Mateusza, że one i inne odnoszące się do nadziei, to pojęcie nadziei występujące w chrześcijaństwie w kontekście opowiadań o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, że one wprowadzają pojęcie nadziei, która jest opozycyjna do tego scjentystycznego, prawda? Że są dwa różne pojęcia. Jedno jest nadzieja, teraz co Pan nazywa scjentystycznym, jest nadzieja na to, że będzie dalej jak jest, prawda? To znaczy, że jeśli są jacyś faceci, którzy nam dadzą instrumenty, pojęcia i tak dalej, to my lekarstwa, prawda, to będziemy żyli 250 lat albo w ogóle nigdy nie umrzemy i jeszcze na dodatek będziemy piękni się i młodzi cały czas. To jest nadzieja w sensie oczekiwania, prawda? To znaczy, że to jest nadzieja, że będzie jak jest, czyli krótko mówiąc zrozumienie przyszłości w sensie eliminacji przyszłości, prawda? Eliminacji, ponieważ przyszłość polega na tym, że jej nie ma. Tymczasem pogląd, powiedzmy sobie zgodnie z Panem, że nazwijmy go scjentyzmem, znaczy ten pogląd, który mówi, że wie, jaka będzie przyszłość, mianowicie, że ja będę miał zawsze, jaki jestem teraz, prawda? Że ten pogląd jest zaprzeczeniem nadziei, zaprzeczeniem przeszłości, a więc nadziei, ponieważ nadzieja, w tym sensie, w którym występuje chrześcijaństwo, zakłada, że tego nie wiem. Prawda? Zakłada przyszłość jako niewiadomą. Prawda? Czyli jeśli przyszłość jest niewiadomą, to znaczy, że rozum tutaj ponosi porażkę. Prawda? Rozum to jest nasza zdolność do wiedzenia czegoś, do wiedzenia się o czymś. Kiedy oni mówią, przyszłość przed nami niewiadoma, więc rozum sobie nie daje rady. Prawda? I zrób mu dziecko, mówił Kisiel. Znaczy, że wbili sobie w ścianę. Prawda? Jeśli przyszłość jest rzeczywista, jest rzeczywistą niewiadomą, jeśli przyszłość nie da się wyredukować, usunąć z ludzkiego doświadczenia, prawda, to stosunek do przyszłości, o którym na przykład mówi chrześcijaństwo, prawda, w pewnej jego interpretacji, ufność, że będzie dobrze, chociaż nie wiadomo jak, prawda, to jest nadzieja i ta nadzieja jest opozycją do oczekiwania tego, co wiem, prawda, czyli dlatego mi się wydawało, oczywiście, że jest bardzo trudno rozmawiać, czy bo chrześcijaństwo to jest tak wiele różnych znaczeń tego słowa, prawda? I że to chrześcijaństwo jest zorganizowane w różne instytucje, prawda? Mniej lub bardziej. I te instytucje są oczywiście zainteresowane tym, żeby jak najwięcej członków do nich wstąpiło i tak dalej. W związku z tym oni nie mogą po prostu powiedzieć, że my nie wiemy, jak będzie, prawda? I w związku z tym jakąś mówią, że tak naprawdę to wiemy, prawda, i że będzie dobrze, ale że mniej więcej takie wyobrażenia. Natomiast i być może tak jest, ale w tych tekstach Nowego Testamentu jest trudno to temu zaprzeczyć. Jest
jest na pewno ukryte także takie znaczenie, że taka możliwość interpretacji, nie mówię jedynej, w której śmierć, a więc koniec świata, w którym żyję, a więc koniec teraz, tego teraz, o którym coś wiem, prawda? Że ta śmierć jest nieunikniona. I że mimo tego nieszczęścia, tego bez sensu, bo przecież nie rozumiem tego, że to się ma skończyć, prawda? Ja wszystko robię dobrze, to nawet nie Nowy Testament, tylko Stary, prawda? Bo Księga Hioba, prawda? Wszystko robię dobrze i tak dalej, ale mimo to wszystko szlak trafia, prawda? Czyli krótko mówiąc, ten koniec rzeczywistości śmierci jest nie do zanegowania, a jednak, mimo wszystko, prawda? Wbrew temu, co mi mówi rozsądek i rozum, prawda? Wbrew temu, jednak mam jakąś ufność, tak? To jest nadzieja, która zakłada ten skandal, że tak powiem, który czy tą porażkę rozumu, prawda? Skandal, którym jest śmierć i szczególnie możliwość zmartwychwstania. No w związku z tym, jeśli teraz ja używam tych tekstów, mówię, nie, jako pomoc, jako narzędzia intelektualnego, prawda, aż takim intellectual resource, prawda, że gdzie tej tradycji, sięgam do tej tradycji, żeby znaleźć pomoc w problemie, który mnie trafi, prawda, i jaką pomoc znajduję w tej tradycji religijnej, przede wszystkim taką, że pojęcie nadziei w opozycji do oczekiwania, prawda, pojęcie nadziei, która zakłada porażkę rozumu, prawda? Której warunkiem możliwości jest porażka rozumu, prawda? Że te teksty, czy ta religia, czy chrześcijaństwo, o tyle, o ile jest depozytariuszem nadziei, czyli o ile dzięki tym tekstom to w jakimś sensie można zrozumieć, dlatego te teksty są ważne, prawda? No. Więc tak to widzę, może za długo na to. Nie, była potrzebna taka odpowiedź. Czy pytanie jeszcze jakieś? Bardzo proszę. Tutaj ręka w górze, jest to pani głosza, bardzo proszę. Pan. Ja jestem matematykiem. Co pan mówi? Ja jestem matematykiem. Chodzi mi o to, że jako matematyk miałem przyjemność być poproszony o to, aby zająć się czasem. Zobaczyć z punktu widzenia modeli matematycznych, gdzie jest czas w modelu. Była taka konferencja z kolegą, który zresztą w końcu zrobił doktorat z filozofii, przygotowywaliśmy. No i próbowaliśmy wziąć model i patrzeć, gdzie tam jest czas. Ale problem jest taki, że jeśli oczyszczamy modele matematyczne ze znaczeń, żeby dojść, to musimy zauważyć, że jest potrzebna przyszłość. To jest główny problem. Mamy liczbę naturalne, jakąś kolejność, a to jest tylko folklor matematyczny. Czegoś takiego nie można postulować, bo nie wiemy dalej, czy istnieje przyszłość. Więc jednak jeden z postulatów był taki, również pod względem logicznym, że zaproponowaliśmy, zresztą nigdy nie umieściliśmy to w pracy, bo się okazało, że ten postulat burzy wszystko, co żeśmy do tej pory napisali. I postulat był taki, że ja wiem, że to może brzmić śmiesznie, ale to jest tak, że w tej chwili ja wiem, co jest i nie jest. W przyszłości, jak patrzę z punktu widzenia fizyka, ja też określam. Zatem przeszłość jest właściwie partycypowana w teraźniejszości. Zatem jest tak i nie. To co zrobić z przyszłością? Żeśmy nadali wartość logiczną, jedna, druga, i zaczęliśmy interpretować. Jest i jedna, druga. To wiadomo, jak z logiki Łukasiewicza coś tam wynika. Sobie człowiek zacznie tym manipulować zwykłymi operacjami logicznymi, tylko jest problem. Przestaje być wiele rzeczy, które, no, chociaż czas, jeden, dwa, trzy, wszystko przestaje mieć tą samą strukturę. Poza tym jest jeszcze poważniejszy problem. Byłem później do fizyków i się patrzyłem, jak oni rozumieją czas. Oczywiście oprócz logiki Łukasiewicza, tej trójwartościowej, jest logika wielowartościowa, która podaje w jakimś sensie możliwości czegoś, co występuje, ale nie występuje i my nadajemy jej wartość. Ale to i tak
nie ma znaczenia, bo logika Łukasiewicza właściwie odpowiada na wszystko w takim momencie. Poza tym, co było najgorsze, to przestaje być w pewnym sensie potrzebne wiele narzędzi, które mamy. Znaczy, mówię, popatrzę na sam rachunek zdaniowy Łukasiewicza, to wiele rzeczy można wyjaśnić na poziomie tego, co się tam dzieje. Wtedy się partycypuje, nadając tylko wartość logiczną samej przyszłości. To takie. Tak, proszę. Znaczy, nie wiem, czy rozumiem, ale ten bajsko, o którym opera, on się bardzo... Matematyka nie ma przyszłości. Przepraszam? Matematyka nie ma przyszłości. No może, to ja mam nadzieję, że mam. Równania fizyczne, jakie mamy, to są symetryczne względem czasu aktualnego, także mogą równie dobrze opisać to, co było, jak i co będzie. Tak? Dobrze, przepraszam. Ja o Rumuncji chciałem oficję, bo się nie znam, a tylko że Wajcek był, bo, że pan, on był zafascynowany różnymi możliwościami logiki temporalnej. Oczywiście Łukasiewicz w jakimś sensie też tam się pojawił, ale logika i teoria kwantów. Uważał, że teoria kwantów daje jakąś szansę na zreformowanie rozumienia logiki, znaczy, że się to formułowanie takiej logiki, która by się nadawała mu do teorii kwantów, jako on to kantowsko rozumie, jako warunków możliwości wszelkiego możliwego doświadczenia, prawda? Ale to ja tylko mogę anegdycznie powiedzieć, bo oczywiście nic technicznie tego nie rozwija. Dziękuję. Bardzo proszę, pytanie następne. Ja bym miała pytanie. To jest ze światów pytanie. Bardzo proszę. Pani podejdzie trochę bliżej, żeby się wstać. Przepraszam, proszę. Ja bym miała pytanie. Czytałam o Heideggerze. Nie tyle wnikałam w pisma Heideggera. I za każdym razem jest mowa, że u niego w pismach nie ma mowy o Holokauście. I czy to jest prawda? A jeśli tak, to czy pokusiłby się pan, dlaczego Heidegger wnikał tego tematu? Nie, wie pani, prawda jest. Nie jest tam. Tam nie ma o tym. I Heidegger jako osoba i Heidegger autor są dwie różne rzeczy. Oczywiście one są związane ze sobą, prawda? I być może jest dobrze, że tak mało wiemy o Epikurze czy Heraklicie, że się nie wiadomo, co robili z żonami i tak dalej. Znaczy, krótko mówiąc, i to, co wiemy o Heideggerze, to nie jest nic przyjemnego. Oczywiście są różne... Jest to słynne powiedzenie Helmuta Kohla o łasce wyrządzonej tym, co się urodzili później, już po tych różnych totalitarnych pokusach. Heidegger był przez pewien czas aktywnym członkiem NSDAP przez 10 miesięcy, 33 do 34, i wtedy został rektorem Uniwersytetu we Freiburgu i powiedział różne rzeczy, których nie powinien był powiedzieć. Potem zrezygnował, jak zauważył, że hitlerowcy są bandą morderców. Troszeczkę później zauważył, w 1934 roku, ale niemniej jednak, jak zauważył to wcześniej czy później, w 1934 roku, to przestał być aktywnym członkiem, ale został pasywnym. Znaczy, zrezygnował z funkcji, nie był rektorem i się strasznie dużo, ponieważ jest na pewno jednym z najwybitniejszych, największych filozofów XX wieku. W związku z tym bardzo dużo ludzi się starało znaleźć, żeby tam on jeszcze zrobił okropnego, ale się nie dało specjalnie. Znaczy, są jakieś w różnych korespondencji, są rzeczy, które mówił o kolegach, nie powinien był mówić. Ja nie jestem pewien, czy jakby wszystkich nas korespondencja, prawda, ten. Ja nie żebym go usprawiedliwiał. Ja chcę tylko powiedzieć, że nie jestem sędzią ani panem Bogiem, a w porównaniu z Merleau-Pontym na przykład, który był też bardzo wybitnym filozofem i pochwalał publicznie czystki
procesy w Moskwie, prawda, tam słynna książka o terrorze i rewolucji, prawda, no i w porównaniu z różnymi, ja wychowałem się w komunizmie, w związku z tym spotykałem się tych ludzi, którzy mówili dużo gorsze rzeczy i dużo dłużej byli w tym interesie. Więc ja nie, ja nie, oczywiście też byłoby bardzo, gdyby on się po wojnie, nigdy się nie wypowiadał na ten temat. Ogłosił wywiad w Der Spiegel, w tygodniku niemieckim, Lustro, Der Spiegel, ale po śmierci i z tego wywiadu nic nie można zrozumieć. Ja mam pewną sympatię do tego, bo jak ktoś mi zadaje pytanie, na które nie chce odpowiedzieć, to wtedy mówię transcendentne, transcendentalne i wszyscy wtedy i koniec jest, nic nie ma, nie wiadomo o co chodzi. No więc tyle mogę na ten temat powiedzieć. Ja nie jestem, jakby to powiedzieć, nie uważam tego tematu za jakiś bardzo. Na przykład jak pani weźmie jeszcze to ostatnia rzecz, Jaspers, prawda, przyzwoicie się zachował. To znaczy nie miał żadnych tam. I po wojnie napisał nawet o swoim koledze Heideggerze bardzo niedobre rzeczy, także Heideggera wyrzucili z uniwersytetu, co udaje mi się małostkowe, dlatego że ja bym go zostawił, dlatego że to jeden z największych filozofów XX wieku i krótko mówiąc. Ale dlaczego ten Heidegger? Ten Jaspers taki był. Ja nie wiem dlaczego, ale jak czyta pani korespondencję Jaspersa z Heideggerem, to na początku lat 30. obaj uważali, że byłoby fajnie postanąć na czele rewolucji, reformy uniwersytetów niemieckich, a jedyna siła polityczna, no to, to jednak ci tam, prawda, więc być może miał pewne pokusy, tylko że miał jedną rzecz, mianowicie on miał żonę Żydówkę. W związku z tym nie miał szans, prawda? Więc ja nie mówię, że tego powstrzymało. Ale niemniej jednak to jest pewnego rodzaju, Heidegger miał żonę, nie żebym to na żonę zrzucał teraz, ale Frida naprawdę, ja bym miał taką żonę. Nie wiem, co ja bym zrobił. Każdy filozof musi pisać o Holokauście, może to nie jest zapisane w kontrakcie na bycie filozofem. Nie, rozumiem, ale chyba to jest poważna kwestia, dlatego że po wojnie to jednak ci hitlerowcy tam trochę narozrabiali, w związku z tym to jednak to jeśli się uważa, że filozof ma odpowiedzialność publiczną, no to jest problem dla Niemców po wojnie stosunkowo poważny, w związku z tym można się zapytać, dlaczego nie adresował. To jest sensowne pytanie, prawda? To jest sensowne pytanie. Dobrze, ja bardzo proszę, tu pan się zgłasza. Z tyłu, bardzo kiedy proszę. Kiedy kończymy, bo pana? Jeszcze nie wiem. Nawiązać do odpowiedzi pana profesora, bo pan profesor zrobił takie opozycje, czy to był wybitny filozof, a oczywiście był łajdakiem. Powiedziałem w pewnym skrócie. Ja nie mówiłem, że był łajdakiem, proszę. Czy ja tak uważam. Proszę bardzo. Teraz powiedzmy, ja chciałbym zadać do myśli Gadamera, jego ucznia, który mówił, że cytatą nauk o duchu i cytatą języka jest przede wszystkim kształtowanie człowieka i poza tym nie ma żadnego innego powodu, prawda? Czyli możemy powiedzieć, że Hans-Georg Gadamer stwierdził, że filozofii jest po prostu tworzenie dobrego człowieka w dobrym społeczeństwie, które on zresztą nazywa sensus komunizm, czyli zmysł wspólnotowy, prawda? I tutaj właśnie mi się to trochę tak właśnie sprzyda, że można być wybitnym filozofem, a jednocześnie zrobić dużo zła. Czy to w ogóle można pogodzić? Proszę pana, ja nie wiem, w sensie normatywnym. Ja teraz, jak w sensie empirycznym, ewidentnie można pogodzić, prawda? Więc Gadamer, ja nie jestem pewien, czy powinniśmy teraz, jest późno, bo ja bym się nie zgodził z pańską interpretacją Gadamera, ale oczywiście mogę nie mieć racji, albo to ona, pan ją z konieczności musiał oczywiście zawrzeć w dwóch... To jest moja własność. Nie, oczywiście, no to tym lepiej, ale ja nie sądzę, żeby Gadamer uważał, że filozofia ma jakiekolwiek normatywne zadania. To znaczy, że on uważał, że filozofia jest refleksją, a więc przychodzi później. Czyli, że jesteśmy dobrymi bądź złymi ludźmi, niezależnie od tego, czy rozumiemy, co robimy, czy nie. On nie był platonikiem, jakkolwiek chyba pan rację, że
on był, znaczy nie uważał, że filozofia jest do tego, żeby stworzyć dobre społeczeństwo. Prawda? Tu była z jednej strony, oczywiście, bo na przykład bardzo ciekawa, to na pewno pan to zna, dyskusja z Habermasem, książkę na ten temat, gdzie jeden właśnie uważał, że jest do tego, to Habermas, a Gadamer nie, ponieważ Gadamera główna myśl, powiedzmy znowu tak brutalnie, czyli na skróty, jest taka, że zresztą, że pojęcia przychodzą później, to znaczy krótko mówiąc, że zawsze, że wiemy dużo mniej niż wiemy, że wiemy. Prawda? A jeśli wiemy, że wiemy, to znaczy w związku z tym nie możemy powiedzieć innym, co mają zrobić jako filozofowie. Możemy powiedzieć im jako ideologowie, czy jako normalni ludzie, ale nie możemy jako filozofowie. Filozofia nie daje panu żadnych, tak uważał Gadamer, nie daje panu żadnych gwarancji, żadnych narzędzi, żeby poprowadzić ludzi w jakimś tam kierunku. To nie. Znaczy, jeśli chodzi o tę dyskusję z Habermasem, to w moim przekonaniu polegało to na tym, że Habermas sobie jako tam uzurpował racjonalność społeczną po prostu jako pewną tą. Natomiast Gadamer to było to wszystko etycznie po prostu, czyli podobnie jak prawdę dzieła sztuki Heidegger, która musi być dla nas czymś bardzo autentycznym i że sam Gadamer pisze w tekście, który pan profesor tłumaczył, że się stykam z dziełem sztuki, to widzę siebie w tym trwodze i mówię sobie, muszę zmienić swoje życie. Według mnie to jest istota rozumienia sztuki przez Gadamera, to rozwija koncepcję swojego mistrza Heideggera akurat. Czyli tutaj widać wyraźnie, że Gadamer traktuje to etycznie. Zresztą teksty, które się ukazały już pod koniec jego życia właśnie, pokazują, że Gadamer właśnie idzie w kierunku etyki, w kierunku ekumenizmu, sensus communis i w kierunku pojęcia bildung, czyli kształtowania, że jest to jakby jego kluczowym elementem prawnej metody w ogóle. Te właśnie elementy, że sam Patimo, który był jego uczniem, w książce Koniec Towarzyszności pisze, że hermeneutyka Gadamera implikuje etykę cnót w sensus communis właśnie. Czyli to jest według mnie, to jest moja własna, ja pisałem z tego, jestem tylko magister, pisałem z tego pracę magisterską. I to jest moje pewne takie zdanie w ogóle Gadamera. Być może, że mylne, ale... Tak. To znaczy, że ja rzeczywiście być może musielibyśmy tu dłużej rozmawiać, żebyśmy doszli do jakiegoś porozumienia, bo moja pierwsza reakcja jest negatywna, nie w sensie, że to nie ma sensu, tylko że ja się bo to zdecydowanie ma, ale że ja bym to inaczej widział, ale być może jakbyśmy porozmawiali, się okazałoby, że jednak jest jakiś wspólny mianownik, tylko zaprowadziłoby nas długa, oczywiście argument ad hominem, że ja go dobrze znałem, prawda? Przypominam, ja jem śniadanie niedaleko swojego mieszkania czasami w tej kawiarni i się tam ci już kelnerzy, a szczególnie kelnerki już mnie dobrze znają i się w związku z tym rozmawiam sobie z nimi o co mnie interesuje i z jedną z nich wdałem się w dłuższą rozmowę na temat zmartwychwstania, bo właśnie i ona mi miała inne zdanie. To znaczy uważała, że zmartwychwstanie jest zmartwychwstaniem duszy, a nie ciała. No więc ja mówię, że się myli i już chciałem jej dawać jakieś przykłady, ale powiedziała mi, że ma brata księdza i że w związku z tym ona wie lepiej. Także ja nie używam tego teraz argumentów dla pana, ale rzeczywiście tu na temat tej etyki to byśmy się różnili. Proszę państwa. Czas powoli dobiega końca. Ja bym chciał jeszcze wykorzystać pana profesora. Pytanie ostatnie, bardzo proszę. Kto z państwa bardzo chciałby to bardzo... Ale jeżeli jesteś tu, to... Tutaj. Masz pytanie? Bo jeszcze tutaj ktoś... To może poprosimy Paweł. Tak? Ostatnie jedno pytanie, to jest dużo ogólne. Komentarz była mowa o mechanice kwantowej i o matematyce. Z czasem w mechanice kwantowej jest problem, bo on nie jest wielkością obserwowaną. Termina wewnątrzsystemowy. To jest parametr zewnętrzny. To jest pewna zagadka i tajemnica mechaniki kwantowej. Natomiast ja mam do pana profesora takie ogólne pytanie w kontekście przemijania, ale zupełnie tak w cudzysłowie z przymrużeniem oka, o przyszłość filozofii nauki z pana profesora perspektywy. Jak pan widzi przyszłość filozofii nauki? I nauki, czy jako nauki? Filozofii nauki, tak.
A filozofii nauki? Tak. Ale ja nie wiem, ale chyba wydaje mi się, że to zależy, jak pan to widzi statystycznie, że jak pan, bo wie pan, ja pracuję raz w roku, jeżdżę na semestr do Bostonu, to tam to jest, tam jest takie centrum filozofii nauki, strasznie, w ogóle mnóstwo tych filozofów nauki się kręci. Czasami spotykam niektórych, ale ja się tym zupełnie nie interesuję, szczerze mówiąc. I nie mam pojęcia, czy to ma znaczenie, czy nie. Jakkolwiek socjologicznie mnoży się przez poczkowanie, prawda? Dlatego, że jest, jak się tworzy jakaś dyscyplina, ponieważ teraz jest to, te dyscypliny się kawałkują. Jest biologia, potem medycyna, potem ta biologia fizyczna i potem jest biologia od mózgu i tak dalej. I zawsze się do tego potem taki ta chuba dochodzi, ta filozofia tego akurat kawałka, prawda? Jest filozofia medycyny i biologii i tam jeszcze innych takich rzeczy. I ponieważ dopóki jest dużo pieniędzy, no to nie widzę, żeby się do niego dalej nie udało poczkować. No więc nie, prawda? Proszę Państwa, myślę, że czas naprawdę już dojrzał do tego, żeby zakończyć to spotkanie. Dziękuję panu profesorowi za wykład, dziękuję za dyskusję, dziękuję za wypowiedzi, dziękuję państwu za przybycie. Tyle. Zapraszam państwa ewentualnie, że pan doktor jeszcze...